Dzień dobry z rana, dzień dobry z rana. Tu nas z tej strony. Dzień dobry panie i panowie. Mamy piąteczek, piątunio. Zaczynamy dnióweczkę. Godzina 8 dochodzi. Już wam czytam plan dnia na dziś. Co to mamy? Zaczynamy załaduneczek w Krosdok z Albomel. Tam się ładujemy na Ihram Mikro, na Bolkom, na Valvike. Później niby pauza, prawie godzina. W Zalbomel następnie się ładujemy znowu na Bredę, na jakąś firmę Sandbergen. Nie wiem, chyba nie byłem. Później znowu pauza, 45. I wracamy do Von Express na załadunek do Valvike'u, później ciśniemy do Osterhout, do Monta Packing też na załaduneczek i kolejny załadunek będzie w Drunen Shop United BV. Coś mi to mówi. Później mam te trzy załadunki, które zrzucamy na depocie Den Bosch. Taka sytuacja. To taki spionowany jeździ. Ja pierdzielę. O, teraz lepiej. Tak to wygląda. Do przelatania mamy 247 km. Także panie i panowie, opuszczamy naszą starciokownię i ciśniemy. I ciśniemy. Opa, opa. Naczepa nie odczepiona? Kurwa, żeby nie było. Jaj, o. Ale nie podoba mi się lustereczko. Lustereczko trzeba sobie ustawić. Prawe. Następnie na końcu drogi. Wyprostuj tuna. Dobra. Pac, pac, pac. Dobra. Ciutkę do góry. I w tą mańkę. O. O, coś tutaj jest takie. Nie te gesty, lusterko. No ale. Tak to już jest. Dobra. Lecimy sobie. Lecimy. Pierwszy załadunek. Ale stary pospał. Powiem wam. 11 godzin harczałem. Jakoś o 19 już się położyłem. Pojechałem sobie do ziomeczka, którego uczyłem 2 dni. Tam mi załatwił takie listeweczki, płyty do cięcia i grawerowania od siebie z firmistrza, bo chłopak robi trochę tu, trochę tam. Wiecie, co jest 5, nie? No, ale jak do domu dojechałem, to już nie miałem mocy na grawerowanie. Zrobiłem jeden projekt na komputerze, tak naszykowany, może na dzisiaj, może na jutro. Zobaczymy. W bądź razie wczoraj było zero mocy przerobowej. Tak nagle był, bateryjki mi odcięło i mówię, idę się kąpać i spać. No i tak zrobiłem, wstałem do roboty. Taka sytuacja. Nasza piękna lokacja. 80 metrów, skręć w prawo. Startujemy, panie i panowie, startujemy. Dolatujemy sobie, są my w Zalbomel, zostało jeszcze, panie i panowie, 300 metrów hardkorowych. Już o tej godzince jest 8:19, już powinien być cisza i spokój. Jest? Co tam tu nawidzisz, Kamoniu? No, że jest cisza i spokój, no i elegancko, dobra, podjeżdżamy tutaj na cieciówkę, tak brzydko mówiąc, śmiejąc się bardziej, bo nie są żadne ciecie, są znajomi koledzy i meldowanko. No i mamy 13, Raymond dzisiaj na bramie, zajebiście, poszło na momencie, już go poinformowałem, że zrzucę się w Bolkomie i wracam tutaj z powrotem. Ja mówię, co masz? Ja mówię, taka i taka firma, a mówi 12-13 to... Tutaj, 13. Opa, opa, tutaj się ustawiamy. Ja mówię, aha, to masz embelaży, czyli 180 pustych. Taka sytuacja. Dobra, stary, dokowankowali.
Opa! Dobra. Z jednym wyciągnięciem poszło, panie i panowie. Z jednym wyciągnięciem. Nie wszczeliłem się od czoła. Ale pusto, pięknie, że aż mięknie, także jest gitara. Jest ale udupiony, patrzcie. Sorry, max 150. Czemu nie 299? Czemu nie 299? Dobra, beleczka jest, jest. Otwieramy i zaczynamy przygodę za ładunkiem. Dobra, musimy sobie trochę go podnieść, bo za nisko siedzi. Dobra, myślę, żeby było. Jeszcze. Ciut, ciut. Pach, 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 pach. Dobra, starczy. I dobra, starcioka zostawiamy. Na załaduneczek podążamy. A tutaj naczepki z Foz Logistics. Nie lubimy tej firmy, nie lubimy. No i po robotaju. Całe 6 koszy mamy. Opa, opa. Idziemy do Ciuciówki. Do Ciuciówki podpisać papiórki. Opa, opa. Nie ma, że boli. Zajebisty dzionek dzisiaj. Powiem wam, mistrzostwo. No i jesteśmy. Papierki mamy. Plombę mamy. Odjeżdżamy, zamykamy, plombujemy i spadamy. No i gitara zamknięte. Zaplombowane. Możemy uciekać. Kierunek Balwajk. Rajmund, za godzinkę wracamy. Rajmund, dobry chłopak, panie i panowie. Czegoś nie wiecie, to podpowie, pomoże. Także tak, bardzo dobre podejście do pracy ma. Chwali się. Rajmund, jeżeli to oglądasz, to pozdrowienia! Śle tunuś. Dobra, a my lecimy 32 km. Kierunek Polkomik. Czy pogoda taka na, trochę pada, trochę wieje, nikt nie wie co się dzieje. Wszędzie rukwy i złodzieje. No ale tunuś w Iwekusiu jest bezpieczny. Urwa, zamknięty. Urwa, tu na kamoniu. Patrz przed ciebie, szybko. Zamykam. Opa! Ha! Teraz tobie mogą smoknąć. No, dobra. Taka sytuacja. Znana nam lokacja. Żegnamy z Albomel. Opa, opa. I witamy w Balwajku. Przesmyczyliśmy się, panie i panowie. 20 minutek zlazło. Opa, opa. Kierunek Balkomik. Jak tam naczepka idzie elegancko, jak zawsze. Tutaj, po prawej stronie, panie i panowie, o, mamy naszą starą lokację. Tu był Crossdog Balwajk. Już nieaktualny, na miejsce tego, jak już wspominałem, ale może ci, co nie wiedzą, na miejsce tej lokacji mamy nowy Crossdog Breda. Ten Crossdog Breda to, ja wam powiem, katastrofa ogólna taka. Straszne, oczywiście dla nowych widzów, mówię teraz. Straszne tam są te wjazdy pod doki, strasznie stromo. Trzeba podnosić kunia, podnosić naczepę, bo inaczej rozdupicie tam wszystko. I trzeba wrota otwierać już przed wjazdem, bo jest tak wąsko, że no nie ma opcji, żeby w ogóle się otworzyć. Jak już wiecie, wiem, bo wjechałem, próbowałem się otworzyć i się nie otworzyłem. No, ciulata lokacja. Ciulata. O, a tam stary stał w tej rajce. Jak miał pauzy, to walił pauzy sobie tam, cisza, spokój, tararara, albo jak miał flexa. Co tu jest dziesiąteczka? Da, mamy Balkomik. Pstryk. Kronwech 10, panie i panowie, dobra. Łuczka zatoczymy i pod domofonik się przesmyczymy. Elegancko, dobra. Tutaj pewnie będą teraz jaja, żeby zrozumieć, co jest 5, bo jak pada, to ten domofon nie działa.
No. W bądź razie mamy do zrzutki tutaj, panie i panowie, całe 6 koszy. No i dobra, rozpisujemy papierki. Komputer już zacząłem. 9:10. 3 minuty przed czasem. 09:10. Teraz wyłączamy dzika, bo nic nie będziemy słyszeć. Opa, opa, tu już pauza wskoczyła. Nie. Pach, 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 moteczki. Tararara. Hi, Losen van Crossdog z Albomel. Okej, okay, I'm talking to 23. 23, thank you very much. O dziwo, dzisiaj wszystko działa. Doczek 23. De i lecimy. 23, panie i panowie. Na 23 jest... Tam! 80 metrach. Dojechałeś do celu podróży. Samy, samy! Tu na Gamanio rządzisz. Tutaj się muszę podstawić. Dobra, biorę się za dokowanko i do za momencik, panie i panowie. I panie i panowie, po rozładuneczku są my. O, 10 minut zlazło. Możemy uciekać. Tutaj nie pojacowałem z kamerą, bo gdyż ponieważ jakobyż z biura patrzą, z doków patrzą, inni kierowcy patrzą, a jednak to jest jakaś firma zewnętrzna i nie wiem do końca, czy można sobie tutaj pajacować, czy nie. Jest zakaz parkowania, zakazu nagrywania nie widziałem, ale wiecie jak to jest. Lepiej dmuchać na zimne. Lecimy sobie z powrotem do Zaltbommel, do Raimunda, po puste, po załadunek pusty, które będziemy targać chyba na Bredę, mówiłem, tak? Gdzie to będziemy smijać? Ta Breda, Sandbergen firma. Nie wiem, może byłem, może nie byłem. W tylu miejscach byłem, że mogę nie pamiętać. I są my z powrotem. Samy z powrotem i załaduneczek 180 pustych. I lecimy, doczek 26 i prawdopodobnie to są uszkodzone wózki, także może być Lipton, może być Lipton, żeby nie było tak, że trzeba będzie wszystko ręcznie ładować i rozładowywać. Ogólnie mam 18 minut w plecy, bo się jebłem i zamiast na Zaltbommel to na Tilburg pojechałem, potem patrzę, ja kurwa jadę. Pa! No, taka sytuacja, no mój błąd, pizłem się, kurwa, dobra, podjeżdżamy, zobaczymy co to będzie, panie i panowie. No, a że stary dał dupy i zrobił poślizg, do kolejnego klienta mam 64, to pauzę kręci na załadunku, życie, kurwa. No i okidoki, zamykamy i idziemy zobaczyć, co to tam staremu naszykowali. Ale widzę, że ładują maszynowo, także chyba nie będzie źle. Gorzej może być ze zrzutką, bo nie wiem, czy są doki, czy będzie z rampy i trzeba będzie zrzucać po windzie. Ale to się okaże, jak do Bredy dolecimy. Także panie i panowie, idę na zwiat. Panie i panowie, Lipton straszny. Jest taki, że ładowali mnie na opak wózkami. Ja się pytam, czy uszkodzone zawsze ładujecie na opak? Oni mówią tak, bo inaczej nam nie wejdzie, nie wejdzie. Także ta maszyna nie ładuje uszkodzonych wózków. Jak są wykrzywione, to wtedy jest Lipton. Taka sytuacja. I wszystko będę musiał zrzucać ręcznie, więc co wam powiem, na rozładuneczku kurwa godzina to jest lekko, a bardziej myślę, że z półtora godziny mi zejdzie. Nie wiem ile mam na liście, podejrzewam, że czas operacyjny 30 minut jest nierealny, także ja pierdolę. No i wracamy, wracamy, papierki mamy. Tak, i Raimund powiedział, że tak, 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 prawdopodobnie tam będziesz miał windę, bo mówi, że jeden kierowca kiedyś mu zdjęć narobił, pokazywał, co to kurwa jest, nie? Jeszcze mu kazali całą lufę
dobrych zabrać, z windy samemu ładować. Kurwa. Katastrofa będzie, to zobaczymy jak podjedziemy. Na razie pauzę sobie kręcę pod dokiem. A tutaj kolega Holender też podjechał i też ma do zabrania uszkodzone, tyle że 150 małych. Wkurwiony przepotężnie. Oj, dobra. Wsiadamy do starcioka, kręcimy pauzę i tyle. Pauza sobie leci, 22 minuta. Dociągniemy do 4-5 i tak będziemy przed czasem, bo ten poślizg, który miałem przewidziany na załadunek, a załadowali mnie na momencie, bo to na dwa wózki pach pach i nie wiem, 7 minut ja byłem załadowany, no to się wyrównał, a że sobie nie pracowałem, mogłem dysponować moim czasem, no to mogłem sobie na tym załadunku zrobić pauzę, tak? Tak. No, dobra, 45 sobie zrobię i będziemy jeszcze pół godziny przed czasem wyjedziemy. I bardzo dobrze, bo słuchajcie, od 12.35 do 13.47. O, to się pomyliłem, myślałem, że z pół godziny dadzą na rozładunek, jest godzinka powiedzmy 12, tak? No jakoś takoś na rozładunek. Chociaż nie wiem, czy to starczy. Wam powiem, przy rozjebanych, jak będą gdzieś wózki, te kółka rozpierdzielone, no to może nie być tak kolorowo. Myślę, że to może zejść dłużej, ale zobaczymy, nigdy jeszcze pustych, uszkodzonych nie rozładowywałem. Ale od chłopaków gdzieś tam słyszałem, że jest straszny Lipton, że to nie chce jechać, to się blokuje, to nie ma kółeczka, pojedynczo trzeba zrzucać, wtedy wiecie, nie? Aż się tego boję. No ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Panie i panowie, idę po kawę. Papierki na bok, kubeczek i walimy drugą kawusię. Cisza, spokój, wiatr wieje, w kamerze nie wiadomo co się dzieje. Pewnie strasznie słabo nagrywa. Ale dobra, starcioch stoi, lecimy. Kawusia, myślę, posiedzę jeszcze z 15 minut i w teren. A jak? No tak sobie jem śniadanko i obcinam tą lokację, to mi pokazuje, że to jest coś takiego. Tu są dwie bramy wjazdowe. Tyle, że ekspedycja jest prosto. Dobra, to tutaj mamy jedną i trzeba będzie walić w razie czego na prawe lusterko, gdyż to jest jednokierunkowa droga, a my stamtąd będziemy przyjeżdżać. Także trzeba się będzie pakować tu na prawe, o ile to jest tu, albo ekspedycja jest tutaj, tak, i tam na prawe, nie wiem, nie byłem jeszcze w tej lokacji, ale już widzę, że chujowa, już widzę, że chujowa, ciekawe, albo ta brama, albo tamta, tak czy siak, na prawe lustereczko. No dobra, ile tu tam nam jeszcze zostało? 39, 6 minut. 6 minut, zamykamy i spadamy. No i dobra. Pauza zleciała, nawet 5 minutek dłużej. Ogólnie tu miałem siedzieć, mówię, jeszcze dłużej, ale z racji tego wolę sobie wyjechać wcześniej, że jest chujowa lokacyjka. Opa, opa. Panie i panowie, 180 pustych, uszkodzonych wózków, które idą do naprawy. Co będzie? Zamykamy. Taka sytuacja. Ale słabo, ale słabo. Robaczki moje. No i dobra, zamknięte, zamknięte. No to desant. A teraz kieruneczek. Breda, do celu 64 km. Thank you.
Wpaliliśmy sobie w bredę. Zostało 600 metrów. Skręć w prawo. Opa, opa. To będzie gdzieś tam, tak? To będzie gdzieś tam. Hehehe, się zaraz okaże, jak to będzie wyglądało, ale coś czuję, że będzie słabo z tym klientem. Tak mi się zdaje, że będzie lipapą. Tak. Gdzie teraz? Prosto jeszcze. Ops. Ops. A to kto to? A to moja, muszę odebrać. No i dobra, dobra. Szybka rozmowa, powiedziałem, nie mogę teraz rozmawiać, bo właśnie dojechałem na miejsce, także rozmowę z moją panią zakończyłem. No co? Jesteśmy. Także albo tu, albo brama za nami, także idę na obcinkę. Tam stoi jakaś naczepa bez konia, także tam raczej się zrzucać nie będę mógł. Obstawiam, że to będzie gdzieś tutaj. Dobra. I tak może być. Także sytuacja wygląda następująco. Tutaj sobie muszę cofnąć i wszystko tutaj będzie zrzucane. To jest firma, gdzie reperują wózki, także postar cioka i cofamy. No i dobra. Tutaj się wyciągamy i na prawe lusterko wjeżdżamy. Myślę, że nie będzie źle. Nie będzie źle. Teraz mają pauzę, jeszcze 12 minut i mogą nas robić. No to dobra, ruszamy. Nic nie działamy. Tutaj nie da się obrócić, żeby jechać na lewe. Kurwa, bo tu jest jednokierunkowa. Także panie i panowie, przystępujemy do działania. Prawo lusterko. Dobra. Tu na Gamoniu będzie dobrze. Nie sraj w gacie. Ja pierdzielę. Trzy razy wyjdziesz i będzie gitara. Dobra. Jeszcze mocniej go łam. Już powinno być ok, czy nie? Jeszcze mocniej. Widzę, wy nie widzicie, ale chyba idzie. Chyba idzie. Idę zobaczyć, co z pięć. Dobra, z jednym wyjściem, ale idziemy. Nic nie rozciulałem. Dobra, tam jest trailer, czyli bardziej w tą mańkę muszę się zrobić. Steering wheel quick. Tutaj autka na parkingu. O, nie ma źle. Panie i panowie, jeszcze mogę. Dobra, teraz jeszcze odbijać, prostować. Pach, 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 pach. Tararara. O, i to jest to. Z jednym wyjściem dla pewności, bo kurwa co, nie widać, jak się jedzie na prawe. Opa, opa. Dobra, ręczny zaciągnięty. I co? No. I czekamy, a skończą pauzę. I działamy. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Czy ja sam to będę musiał zrzucać? I to gdzieś ustawiać? Czy oni będą odbierać? Nie wiem, nie wiem. Okaże się. O, leci, leci. 40 minut zleciało. Końcóweczka jeszcze dwa razy. I po robocie chłopaki odbierają. Ja ich tylko wypycham na windę. Także je zajęliście. Część wózków idzie na tą mańkę, część do hali i panowie spawacze działają, reanimują. No i mamy po robocie 48 minut od podstawienia, czyli coś tam przed czasem, niech będzie. Najgorzej jak się trafił jakiś bez kółek albo zablokowanymi kółkami, to o Jezu, to się trochę natargałem. Ale to raczej sporadycznie się trafiało, z reguły były takie przystępne jeszcze do pchania. Także dał sobie stary radę. Teraz lecim 30 km do co? Von Express Walwaj. Byliśmy tam 1000 razy na ostatnim odcinku, czy tam kiedy mówiłem, jak tam byłem, że kazali mi się pod piątkę pakować, a ja chyba pod czwórką sobie stanąłem. Ebra, no to co? Walking talkie. No i teraz tak jeszcze patrzę. Ja tu mam kamerę z tyłu. Nawet nie zauważyłem, że działająca jest w tej naczepie, a ja żem wyłaził. No ale przezorny, zawsze ubezpieczony. Dobra, będziemy sporo przed czasem,
Będziemy na 13.48. I tam mamy pauzę wziąć, dopiero załadunek, czyli 15.15 załadunek, a będziemy na 13.48. Ale się rozgrzałem się trochę. Dobra, no to lecimy. Lecimy, dobrze jest, jesteśmy sporo przed czasem. Będzie pauza na szybki przegląd internetu. Taka sytuacja, a ja. No. Ale jest placu tutaj do wjeżdżania na prawe lusterko, tyle że bezproblemowo, panie i panowie. Bezproblemowo. O. Tu nawet ten extra langer by tutaj wjechał. O. Pięknie, że aż pięknie. Lecimy. Kieruneczek Walwajk. Ale pogoda, wohuhu. Taka bym rzekł, jak na piątek, to prawie barowa, jeszcze tylko by mogło zacząć padać, chociaż pada miejscami teraz. Chmury są no nie za fajne, ale chwilowo nie pada. Tak pada 5 minut, nie pada i Holandia. Witamy w Holandii, dobra. W lewo, byle nie w drzewo. I teraz gdzie? Dobrze jadę ja? Dobrze. No tak jak żebym się z rana zrobił, zamiast na Zalbommel po te puste, to żebym se pocisnął na Tilburg. A co? A co? Tu nas zamylił. I 18 minut w plecy zrobił. Ale finalnie i tak się wyciągnął. I to żwawo. No. Dobra. Uciekamy z tej bredy. Raz, dwa, trzy. Nie dogonisz nas ty. Opa, nie przytupię, nie. Dobra, panie i panowie, kieruneczek Walwajk. No i dojeżdżamy. Jak tu wolne mamy, rowerzystów nie rozjeżdżamy dzisiaj. I są my, teraz kieruneczek lewo. Podstawimy się pod tą piąteczkę. Wone Express, czy Wonen Express, jak to tam zwał. I kręcimy pauzę, bo i tak nas wcześniej nie załadują. A tak jak mówiłem, załaduneczek mamy za w cholerę dużo czasu, także na bank nie będzie jeszcze gotowy towar. Czyli dokowanko pod piąteczkę i oczekiwanie na załaduneczek, pauzeczka. Tą kawę, co sobie zrobiłem, kurwa, to ja o niej zapomniałem, że ją zrobiłem i zimna jest, ale dobrze, tutaj też mają automat. To elegancko, stary się, idzie 105, to jest piątka. Zatankuję nową. Dobra, panie i panowie, podstawiamy dzika. Dobra, z jednym wyciągnięciem poszło, a już pada. Mówiłem, 5 minut pada, 5 minut spokoju. Dobra, to wrzucimy się tutaj i kręcimy pauzę. Opa. Wszystko puste. Belka jest. To działamy. Robaczki moje. Hardcore. Pyk. I sryk. Kibelek zaliczony. I zaczynamy pauzę. Godzinka stania teraz. Do załadunku. Opa, a co? Nie ma źle. Troszeczkę było z tym, z tymi koszami pustymi uszkodzonymi, ale reszta to picobello. Teraz trzy załaduneczki, zrzutka w depocie Dębosz i weekend. I mamy weekend. Opa, ktrosik. No i mamy po robocie. Całe trzy kosze. Godzina 15 czekania, żeby załadować trzy koszyki. Dobra, beleczka i lecimy do kolejnego. No i mamy to. Ryki, tyki, fajne bryki. Ile tam? 5 minut posiedziałem. Chyba więcej nie było. Dobra. Gdzie to teraz? Teraz odjeżdżamy, a gdzie jedziemy? Nie pamiętam, albo Osterhout, albo Drunen, chyba Osterhout.
Zamkłem? Oho, nie zamkłem fury, panie i panowie. A co? Mogę, mój starciok. Tararara. Te, papiórki, najpierw papiórki. C dla nas, A dla klienta. Tu wpisujemy na liście. Jak znajdziemy długopis? Aha, tu jest. Że mamy 3 kosze. 3. I do zrzutki też będzie 3. No. Godzinka 15:14. 15:14. Kurwa, 4 minuty. No. Zlazło. Dobrze, dobrze. A teraz monta packing Osterhout. Dobra, zamykamy i spadamy. Opa, opa, opa. Jest dobrze. Jest dobrze. 3 sztuki. O, zdarzają się transporty, że z jednym koszem do Namur się ciśnie 227 km. A? Kurwa, busa mogliby wysłać. O, ale nie, bo zawsze na powrocie z reguły się bierze lufę pełnych, czyli tak czy siak trzeba wtedy jechać. Dobra, startujemy, panie i panowie. Tu na Gamoniu pasa by się ubrał, bo mandaty, kurwa, są drogie. Dobra, światełka, stryk i lecimy. 21 km. Opa, opa. No, tutaj pamiętam, kiedyś też pierwszy raz przyjechałem. Też miałem problemy w ogóle, żeby znaleźć tą lokację, bo nawigacja mówi, że to tam gdzieś w piździec za na głównej ulicy wam adres pokazuje. A to trzeba ładnie wszystko objechać. No, ale to tak zawsze jest z nowymi punktami. Teraz to stary wieża, kurwa, jak to się jebie. No, elegancko. Skręć w prawo, następnie skręć w prawo. Na końcu drogi skręć w prawo. Dobra, lecim. Lecim na te Osterhout. Opa, opa, stroboskopa. I są my w Osterhout. To jest coś tam, to za tymi, krzakami. Monta. Tam się będziemy ładować. Jaka sytuacja? Teraz do mnie moja dzwoniła, że auto było na przeglądzie i wyszło, że coś z ręcznym jest nie teges w Astrze J 1.6 benzynce. I panie i panowie, poszło na warsztat i się okazało, nie uwierzycie, w Polsce wymieniała hamulce, robiła klocki, nie? Kurwa, na jednym kole klocki były na odwrót założone. Jak to jest możliwe? Powiedzcie mi, jak można, kurwa, wsadzić klocki na opak? No chyba nie tą drugą stroną, bo z jednej strony jest materiał cierny, tak? Czyli ta cała okładzina, a z drugiej jest, kurwa, metal. No to chyba nie tym metalem, bo to przecież by w ogóle nie hamowało. Jeszcze by tarczę rozdupiło. To mi teraz powiedzcie, jak można było wsadzić na opak klocki, chyba że co? Lewy na prawy zamiast prawego? Kurwa, mistrzostwo świata. Klocki 6 czy 8 tysięcy kilometrów przejechane i do wyjebania. Nowe trzeba było kupić. Tacy specjaliści w Polsce. Jeszcze mówiła, że robiła to u mechanika swojego, gdzie zawsze robiła tam auto, nie? I co? Nigdy nie było jaj? No to teraz to musiał praktykant robić, gość nie dopilnował gościa, jak poskładał, dopuścił auto i pyk, kurwa, ale ja się zastanawiam, jak klocki na odwrót można wsadzić? Skręć w lewo na rondzie. Nie pojmuję tego, nie? Mówię wam, nie pojmuję, kurwa, mistrzostwo świata. Klocki na opak wsadzić, no kurwa, poezja, kurwa. A ten mechanik, co teraz to zmieniał tutaj, to też trochę dał ciała, bo przed montażem nowych nie zrobił zdjęć ani nie nagrał filmiku, wiecie o co chodzi, żeby było, kurwa, że taka sytuacja miała miejsce. O, kurwa,
klocki hamulcowe na odwrót. I jesteśmy, robaczki. Tutaj się gdzieś będziemy ładować. Gdzie? To stary jeszcze nie wie. Następnie. Muszę iść się spytać tam. Pod numerek 4. Taka sytuacja. A ile tego mamy niby u nich wziąć? Niby. Tararara, 20 dużych. Ciekawe. Dobra. Dalej nie jadę, bo i tak będę pewnie cofał, bo cholera wie, pod który dok mnie dadzą. Także wychodzimy, panie i panowie, wychodzimy. Ej, dobra. Mamy się podstawiać tam, gdzie będzie otwarty dok. Także zaraz zobaczymy sobie, co jest 5. Nie wiem, jak to dzisiaj się dzieje, ale stary jest wszędzie do przodu. Dzisiaj jesteśmy tutaj 20 minut, 28 minut przed czasem. Mam nadzieję, że załaduneczek będzie gotowy i nie trzeba będzie stać. Piątek jest, kurwa. No i tak mieliśmy się zaparkować pod otwartym dokiem. Żaden nie był otwarty, to wjechałem koło DHL-a na dwójeczkę, trójka zepsuta. Mam nadzieję, że dobrze, kurwa. Dobra, idziemy, zobaczymy, co mi tam dadzą. No i już mi się to nie za bardzo podoba, bo na liście mam 20 koszy, a jest dla mnie naszykowany jeden kosz i chyba z 14 euro palet. Tutaj jest akurat blok paleta. Wiecie, jaka jest różnica? Różnica jest taka, że 20 koszy ładujecie w 15 minut, a 14 palet ładujecie w pół godziny albo i więcej. Także nie tak to miało być. Co innego na liście, co innego się zabiera do dupy. O kurwa, czajcie bazę, zeszło 37 minut na załadunku, a powinno zejść 15 przez te ich przestrzelone europalety. Także już się pytałem baby, co to jest 5, że ja mam na liście 20 koszy, które ładuję w 10-15 minut, 10, a wy macie dla mnie europalety. Mówię, co to jest 5, jak ja potrzebuję najmniej pół godziny na to, żeby to załadować. Ona mówi, że nie wiem, my zawsze tak mamy, to musisz się tam u siebie pytać, nie? Ja mówię, dobra, to ja to kurwa zgłoszę, co to kurwa ma być. Bo teraz tak, ponad 15 minut w jedną, czyli załadunek opóźniony, no i rozładunek kolejne 15 czy 20 minut, bo na rozładunek ja już nie mam 15 minut, tylko kurwa 5. A spróbujcie rozładować 14 euro palet w 5 czy 10 minut. Ja wam życzę powodzenia, jak coś takiego zrobicie. Czajcie bazę. Czajcie, o co mi chodzi. W chuja to ja, a nie mnie. Taka sytuacja. Dobra, panie i panowie, lecę do ostatniego klienta. Myślę na tym już zakończyć, bo znowu skurwysyny mi korki wybiły. Także ja się z wami żegnam i do następnego. Na razie.